Po wyjściu z internowania i podjęcia pracy na kopalni, miesiąc czasu było, pracowałem normalnie. Mogłem zjeżdżać na dół, mogłem robić wszystko przy szybach, pracować za sygnalistę. Było bez żadnych zastrzeżeń. Po miesiącu przyszli SB-ki do kierownika oddziału i zakazali mi pracy w niedzielę, w soboty, zakaz zmiany, zakaz wykonywania zawodu sygnalisty. Te wszystkie zakazy, które dostałem. A jeszcze oprócz tego, jeszcze mnie chcieli przenieść na inny oddział. Ale myśleli, na inny oddział nie jest, tylko kierownik. Dzięki szefostwu mojego oddziału zostałem w oddziale szyby. Bo warsztat jest na dole, biura do góry. I oni mówią, nie może pracować na dole, na warsztacie, my tu cały czas jesteśmy, nie będzie miał z nikim kontaktu, nie będzie miał nic do tego. Nic styczności z ludzią. No i te SB-ki tak się zgodzili, ale gołe szyfty, zarobek, nie ma nic. To co się stało w czasie stanu wojennego i 16 grudnia na Wujku, to dowiedzieliśmy się, czy ja się dowiedziałem, to wszyscy, bo to chyba przez radiowęzeł. Przez radiowęzeł, ale jakie to było dni, ale to było parę dni po wydarzeniach, nie? Bo jeszcze żeśmy się chcieli czegoś dowiedzieć, bo na drugi czy na trzeci dzień zaraz byli tacy, co poszli do lekarza, albo do dentysty, albo tak udali i się pytają mnie, ale strażak się z nimi i nie mogli nic pogadać. No a na końcu przeczytał, że nie, cichutko jest, wszędzie cichutko jest. I ten kolega przyszedł, mówi, no nic nie strajkują, bo wszystko cichutko. A później się okazuje, że ta dentystka to była żona szefa ośrodka w Jastrzębiu Szerokim. No to co mogę mu powiedzieć? No. Ale po dwóch tygodniach chyba przyjechał ksiądz Bednosz. No i trochę żeśmy pogadali, no to tak po połowę nas zwolnili, otwierali cele, żeby połowa jedna, żeby nie wszystko razem, nie chcieli dać razem. No i spacer, później na trzeci dzień też był spacer, że spacer, no to pilnowali na zomowce, żeśmy tak, ale rygor Jastrzębie był naprawdę ostry. A córka i żeśmy dali swoje nazwiska, imię księdzu, nie? Księdzu, żeby powiadomił przynajmniej, gdzie jesteśmy. No nie miałem świadomości o tym, że górnicy stanęli w mojej obronie, ale zresztą wszyscy internowani, bo każdy z jakiejś zakłady był, nie? No nie mieliśmy tej świadomości, bo nie wiedzieliśmy nic jeszcze, co się dzieje, nie? Dopiero parę dni później, no to się dopiero dowiadujemy. A dowiedzieliśmy się najwięcej jeszcze, jak prasa reżimowa, Trybuna Robotnicza chyba napisała Czarna Środa, czy jak to było na kopalni Wujek. No to wtedy nam dostarczyli gazetę i to żeśmy czytali. I widzieliśmy, co to się stało. A mało tego, żeby uświadomić jeszcze, to nagrali w areszcie, bo mówiąc szczerze, że jak się my dowiedzieli, że górnicy zginęli, to żeśmy płakali. Bo jak to jest możliwe? Że z kolei, bo ja już przeżyłem niejedno, i wypadki poznańskie i wiele innych i wszędzie władza użyła broni. I jeszcze w tym wieku tak uświadomiona jest i wysoka kultura, że tak mogą, człowiek na człowieka może, czy człowiek do człowieka może strzelać. No i to mnie najbardziej bolało.